Witam dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie w moim cyklu Kto ma oczy, niech czyta. Dzisiaj, tak jak zapowiadałem wcześniej, www.1944.waw.pl Marcin Ciszewski, czyli kontynuacja bohater, losów bohaterów z poprzedniej książki, którą omawiałem, czyli www.1939.com.pl. I jak już wstępie powiedziałem tak szybciutko, 300 parę stron. Fajnej, historyczno, jak to się mówi, fantastycznej powieści. I czy udało się tutaj autorowi utrzymać ten wysoki poziom? No, mnie się podoba, udało mu się utrzymać ten wysoki poziom, gdyż, jak już poprzednio wspomniałem, główni bohaterowie popłynęli do Ameryki. Ameryka lat 40. jak już powiedziałem, sam by się w tych czasach chciał znaleźć, ale nie o to chodzi. No ale jak to za wyrucha jest? Jeżeli w 1939 roku, jak to się mówi, zrobiło się takie małe hokus pokus i dało się Niemcom łupnia, no to Niemcy zaczęli szukać przyczyny tego. Jak to się stało, że nagle taka biedna Polska dysponowała taką technologią? Były relacje świadków, no, i nasi bohaterowie postanowili wrócić do Polski po tak zwanego MDS-a, czyli maszynkę do przenoszenia w czasie, i postanowili zrobić znowu hokus, pokus, żeby wrócić. No, ale to tak nie jest hop-hop, jak sobie wszyscy myśleli, że cyk, wylot do okupowanego kraju, zabieramy, jak to się mówi, gadżety i wracamy. Nie, nie, to tak się właśnie nie stało. I tutaj Pan Marcin Ciszewski stanął na wysokości zadania. I znowu jest wartka akcja. Oczywiście są epizody, takie jak na przykład pojedynek tygrysa z naszym PT 91 twardy. No, nie będę musiał, musiał mówić, jak to się skończyło. Takie są takich smaczków w tej książce jest więcej. Tak jak też powiedziałem, tu akcja się toczy szybko, zakręca. Gdzieś tam coś się znowu dzieje. Oczywiście, musi być zdrajca, no bo jakżeż by inaczej, też jest niestety zdrajca, który, który pomimo tego, że nie chciał wylądować w roku 39 doskonale sobie poradził. No niestety, wszedł w układ z Niemcami. I tutaj właśnie cały czas tak, co się tak toczy dosyć wartko. No niestety też są, jak to się mówi, jest wojna i są ofiary. To nie jest tak, że to jest wszystko, jak to się mówi, raz, czach plast, główni bohaterowie robią co chcą i, i nic się nie dzieje. Właśnie nie. Tutaj, tutaj, jak to się mówi, wywiad niemiecki, no przecież wywiad niemiecki Abwera, jak wiemy, w się II wojny światowej słabił się też swoimi akcjami, no i i nie tylko wywiad, ale, ale też jak to się mówi, Hitlerowcy, Wataszkowie chcieli uczknąć coś dla siebie. Nie? Jeżeli byłaby możliwość podróży w czasie, to oni by chcieli zostawić to wszystko i zrobić sobie skok w czasoprzestrzeń, wylądować w naszych czasach. No i tutaj samo powstanie warszawskie, gdyż doskonale wiemy, jak skończyło się. Faktycznie Powstanie Warszawskie dla naszego narodu, jaką żeśmy ponieśli ofiarę, bo tutaj nie czarujmy się, czy powstanie było potrzebne, czy nie, ofiara, którą ponios, ponieśli Polacy, którzy wtedy żyli, czyli tak zwane pokolenie kolumbów, jest po prostu niesamowita. I przecież wiadomo, że i miasto zostało zniszczone, i dziesiątki tysięcy ludzi zginęły. I, I poszły do niewoli. Przecież Niemcy metodycznie niszczyli to miasto. Wysadzali całe kwartały ulic, <laughs> praktycznie nie zostawiając kamienia na kamieniu. Tutaj jest to trochę lżej opisane. Wiadomo, gdyż, gdyż część ludzi, która, która w tym 1939 roku nie zginęła, po prostu jak to się mówi, przystosowała się do tych czasów, a że byli to doskonale wyszkoleni żołnierze. No to, to też potrafili trochę w początkowej fazie tego powstania nieźle zamieszać. Oczywiście, jak to się mówi, rząd amerykański też nie zasypiał gruszewko w popiele, też się dowiedział to i owo. No i chcieli odzyskać tego MDS-a. Oczywiście nie przewidzieli, że tam gdzie diabeł nie może, tam Polaka pośle. No i nasi główni bohaterowie też zrobili hokus pokus. I jak to się mówi, Amerykanie dostali Atrapę, oni dostali prawdziwy sprzęt. No i w końcu udaje im się z niemałymi reperkursjami wylądować w roku 2012 w naszych czasach, dlatego iż nie chcieli mieć żadnych układów z ludźmi, którzy przyczynili się do tego wszystkiego. Niestety są tutaj ofiary w głównych, w głównych jak toś bohaterach, no ale to jest książka. I jak ktoś lubi, ja będę powtarzał, jeżeli ktoś lubi historię, lubi tematykę wojenną, wojskową, to serdecznie taką książkę polecam. Wiesz, to jest historyczna książka z taką nutką, nutką, znaczy dużą nutką fantazji, bo wiadomo, to jest cała historia zmyślona. Ale powstanie warszawskie, jak, jak wiemy, było naprawdę. I jest to właśnie główny taki przewodnik tej książki. Marcin Ciszewski tu się spisał, moim zdaniem utrzymał poziom. Także kto lubi czytać, jak ja to mówię, będę to powtarzał. Kawka, wyłączamy telefon, wyłączamy telewizor, czytam herbatka i przenosimy się z bohaterami w bardzo niebezpieczne czasy. Jeżeli się komuś podobało. Łapka w górę, jeżeli się nie podobało, można zostawić komentarz. Zawsze coś mogę zmienić. Ja te filmy nagrywam na żywo, nie montuję ich, nawet, nawet po prostu nie, nie potrafię. I zdarzy mi się przejęzyczenie ja jestem tylko człowiekiem ale jeszcze raz powtarzam: zachęcam do czytania. Czytajmy, czytajmy książki, dlatego że to jest ostatnia taka ostoja naszej prawdziwej wolności. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję, tak jak już powtarzam. Komu się podobało palucha w górę, komu się nie podobało, najwyżej niech to zachowa dla siebie. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku.